Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zaprezentuję Wam najwyższe levele nowych klas postaci, dlatego że dużo osób mnie pyta, jak robię tam zestawienie top 5 najwyższych leveli albo top 5 najwyższych statystyk, dlaczego nie ma żadnego zabójcy, dlaczego nie ma paladyna, berserka i tak dalej. Odpowiedź jest bardzo prosta: jak ta gierka startowała, to mieliśmy do wyboru tylko 3 podstawowe klasy postaci. Był to zwiadowca, był to mag i był to wojownik, no i po prostu osoby, które grają w tą gierkę najdłużej, które mają najwyższe poziomy, najlepsze statystyki, grały tylko tymi 3 podstawowymi klasami, bo nie miały do wyboru innych. Zresztą tutaj, jak sobie wejdziemy w międzynarodowy ranking, to zobaczymy, że mamy tylko te 3 podstawowe klasy postaci. No i pierwsza nowa klasa jest na pozycji dopiero chyba 135. Dokładnie, jest to zabójca. Więc tak to po prostu wygląda. Bardzo długo nie były dodawane żadne nowe klasy postaci. No i dopiero chyba od początku 2018 roku, jak się nie mylę, te nowe klasy zaczęli dodawać. Będziemy tutaj lecieć od najstarszej, czyli od, powiedzmy, najdawniej dodanej, jeżeli mogę tak powiedzieć, do najnowszej, czyli na początku to był chyba zabójca, potem paladyn, berserk, łowca demonów, druid i chyba bard. Chyba to było w takiej kolejności, no i w tym filmie również Wam zaprezentuję w takiej kolejności, jak to wygląda. No ale mówię, inne, po prostu nowe klasy postaci może w ten sposób nie miały szans dogonić tych 3 podstawowych, no bo były o wiele później dodane, no i ciężko nadrobić aż tak dużą stratę czasową, że tak powiem. No i tyle, chyba tyle na wstępie. Oczywiście zostawcie kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie i możecie pisać komentarze, która klasa z nowo dodanych, że tak powiem, Wam się najbardziej podoba i dlaczego. Oczywiście pomijamy tutaj 3 podstawowe, czyli tak jak wspomniałem, maga, zwiadowcę i wojownika, tylko lecimy sobie od zabójcy do tam, powiedzmy, nowszych. Napiszcie, dlaczego akurat ta klasa, co w niej lubicie. Tak jak wspomniałem, chętnie sobie poczytam Wasze opinie. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od zabójcy, serwer 6 czeski. I tu na początku jeszcze Wam powiem ciekawostkę, bo kiedyś było tak, że aktualizacja, która dodawała nową klasę postaci, wychodziła tam jakoś we wtorek albo środę. No i dopiero od piątku startował, to zresztą do tej pory się nie zmieniło, w piątki startował nowe serwery, więc często było tak, że jak wychodziła nowa klasa postaci, to ludzie zakładali sobie tą klasę na jakichś starych serwerach, tak jak tutaj właśnie 6 czeski w przypadku zabójcy, potem paladyn będzie na 8 czeskim, więc to też są po prostu jakieś losowe serwery, gdzie tam były dogadane te osoby, że wbiją od razu do mocnej gildii, będą miały od razu dużo rycerzy, dużo tam procentów z gildii i będą sobie cisnąć. Dlatego właśnie z tego powodu co niektóre klasy są założone nie na tych serwerach, bo chyba na przykład zabójca wychodził razem z W23, jak się nie mylę, nie na tych serwerach, na których jakby ta klasa, powiedzmy, wychodziła wraz z którymi, tylko na takich losowych, no i dzięki temu miały o wiele większą przewagę, bo miały właśnie te procenty z gildii, miały mocne gemy i szybciej i mocniej mogły sobie tutaj cisnąć, szybciej mogły levelować, więc dlatego tak to wygląda. Nie zawsze, ale na przykład w przypadku zabójcy i w przypadku paladyna tak jest. Dobra, serwer 6 czeski, tak jak powiedziałem, mamy Waladura, zabójcę, no i co mogę więcej dodać, jeżeli chodzi o niego? 626 poziom, więc już przebił tą barierę 600 poziomu, że tak powiem, no i mamy statystyki przede wszystkim, boczki 2700, tutaj inteligencja tak samo, szczęście 2100, no i mamy 119, prawie 120 tysięcy zręczności i 45,5 tysiąca HP. Bardzo tutaj odbił, jeżeli chodzi o tą zręczność, nawet bym powiedział, że za bardzo. Patrząc na to, w ogóle zobaczcie, że to jest stary serwer, jakiś losowy 6 czeski, no a tutaj do poziomu, do pozycji w zasadzie 11 mamy bardzo zbliżony ranking, mamy bardzo niewielką różnicę, jeżeli chodzi o punkty czci i dopiero 12 osoba ma tej czci o wiele mniej, także to taka ciekawostka, że to top 10, top 11 jest w dalszym ciągu dość zbliżone do siebie i cały czas tutaj jest walka. Natomiast wiadomo, jeżeli jesteśmy zabójcą, no to maksujemy zręczność, no a jak tu zostały temu koledze, można powiedzieć, 2 postacie do pokonania i są to magowie, no to zdecydowanie więcej tego HP powinno
powinien mieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także tu moim skromnym zdaniem troszeczkę za bardzo odbił właśnie tą zrękę od HP. No ale dobra, to nieistotne. Tak się prezentują jego statystyki. Klaser oczywiście 100%. Mamy tu w ogóle jego opis. Tu mamy kiedy zaczął chyba. To był 29 marca 2018. No i chyba mniej więcej w tych okolicach właśnie zabójca wychodził. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy kiedy wbił poziom 101, 212, 303. Tu w sumie tak śmiesznie. 400, 500, 550 i 600. Tu w ogóle nie wiem, czy kopalnia gemów, czy może złota, chyba bardziej złota wbita na poziom setny, no ale to jest jakiś inny język. Tak czy inaczej mamy daty, jak te levele mu po prostu szły. No i dobra, lecimy dalej jeszcze do ekwipunku. Itemki poulepszane razy 18, razy 17 około, więc tak fajnie równomiernie. Gemiki plus minus 200 z tego co widzę, tu nawet niektóre mocniejsze, no ale taka średnia to powiedzmy właśnie 200. Także tak wygląda najmocniejszy, a w zasadzie najwyższy poziom zabójcy na świecie. Zabójca z najwyższym poziomem po prostu, a my teraz lecimy do Paladyna. Kolejna postać, serwer 8 czeski, tak jak wspominałem, mamy Paladyna The Dark Mage, 616 poziom i to jest również najwyższy Paladyn na świecie, Paladyn z najwyższym poziomem w tym momencie, top 10 serwera jak widzimy, no i on tutaj również zaczął o wiele później. Mimo to widzimy, że jakoś tam do tej topki się doczłapał, że tak powiem, ma pozycję 10 w tym momencie, no ale tutaj top 1, no to już totalna deklasacja, milion czy niecałe więcej od top 2, więc ten ziomeczek, to w ogóle fajnie widać, bo zobaczcie, że jak ktoś gra od startu serwera praktycznie do teraz, bez żadnej przerwy większej, regularnie, codziennie, sumiennie, no to jednak w tej czci prędzej czy później zaczyna to być widać. Zresztą on tutaj ma bardzo duży level, no mówię, w sumie nie największy, jeżeli chodzi o ten serwer, bo tu jest jakiś 667, no ale tak czy inaczej bardzo, bardzo mocny zawodnik, no i on wydaje mi się, że gra od samych początków tego serwera, a tutaj The Dark Mage, który zaczął o wiele później wraz ze startem Paladyna, z wyjściem Paladyna, mimo wszystko do tego top 10 się wbił. Jeżeli chodzi o tego gracza, to jest swego rodzaju mem na tawernie discordowej, dlatego że on cały czas idzie pod expa. On ma tutaj słabe statystyki z tego co widziałem, bardzo słabe, bo jego w ogóle nie interesuje gold, jego interesuje tylko i wyłącznie exp, także no ciekawa persona, w sumie z jednej strony spoko, bo dzięki temu ma najwyższego Paladyna na świecie, jeżeli chodzi o poziom, no ale z drugiej strony te statystyki ma dość słabe, ale oczywiście każdy gra tak jak lubi, mimo to, że tam ludzie się z niego śmieją na tej tawernie, tak jak wspomniałem, jest takim memem, to jest raczej takim pozytywnym ziomkiem. No i dobra, lecimy. Klasera oczywiście 100%, ma tutaj poziom 616. Także Paladyni już też powolutku tą barierę 600 poziomu pokonują. No i zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jego statystyki. Tu w ogóle boki po 600 zaledwie, szczęścia tak samo niecałe 600, także no to mu bardzo nie jest potrzebne, jak widzimy. Jakoś tutaj bardzo się nad tymi statystykami nie skupiał. No i mamy prawie 68 tysięcy siły, no i 67,5 tysiąca HP, więc idzie mniej więcej 1 do 1. No ale jak widzimy, jak na taką starą postać, tu jeszcze może zerkniemy w opis, właśnie zaczął 1 października 2018 roku, więc postać ma już kilka ładnych lat, jak na taki level, no to te statystyki są dość słabe, musicie przyznać, no ale właśnie wynika to z tego, że on w ogóle nie patrzy na golda, tylko robi wszystko, żeby dziennie jak najwięcej expa sobie zdobyć. Tu mamy jego opis, tu mamy ten błąd z tymi trzema levelami z pakietu pamiętnym. No i tyle, no to nas w sumie najbardziej interesowało. Także tak wyglądają jego statystyki. Klaser oczywiście stówka, tak jak już chyba powiedziałem. No i itemki poulepszane razy 16, razy 17 plus minus, więc no wszystko równomiernie, wszystko jak najbardziej spoko. Gemiki można powiedzieć, że tak średnio po 2000. Tutaj w broni ma niecałe 2000, no ale też tak plus minus, to jakiś mocniejszy 2055, no ale tyle, tak to po prostu wygląda. W ogóle zwróćcie też uwagę później, jak to będzie fajnie wyglądało, jeżeli chodzi o taką tendencję spadkową, w sensie na początku mamy zabójcę, który był najstarszy, w sensie jest z tych wszystkich nowych klas postaci, więc on będzie miał najwyższy level, najlepsze gemy i tak dalej, no i potem z każdą kolejną postacią będzie to spadało. No tutaj już mamy 10 leveli mniej, mamy słabsze statystyki, mamy też delikatnie słabsze gemy, no i mówię, z każdą kolejną postacią będzie to słabsze, ale oczywiście to jest logiczne, no bo te klasy wychodziły dopiero później. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Paladyna, a my teraz lecimy do Berserka. Kolejna postać, serwer 32 międzynarodowy dla odmiany, mamy Berserka Borisza, 595 level, także jemu już tutaj niewiele brakuje do tego, żeby przebić tą barierę 600 poziomu. Jedna osoba mi w ogóle też pisała, żeby sprawdzać, jakie lochy mają te
postacie, te klasy postaci. Najbardziej tutaj oczywiście wszystkich ciekawi Berek, no bo to jest najlepsza klasa do klikania lochów, no ale to bym musiał znaleźć jakiś kontakt do tej osoby, musiałaby mi odpisać, musiałaby mi pokazać, no a to nie jest takie proste, tak czy inaczej, no wydaje mi się, że jako Berek to już tutaj dosłownie, no jakieś pojedyncze lochy mu zostały do pokonania. Wiadomo, Berek jednak bardzo szybko te lochy czyści, no ale dobra, to nie jest istotne, mamy Borisza, tak jak mówię, 5 leveli do 600 zaledwie, no i co ciekawe, leci tutaj na Tygrysie, to co w ogóle nam się jako pierwsze chyba rzuciło w oczy, Borisz leci właśnie na Tygrysie, co jest dość dziwne, nie? W sensie on ma tutaj top 1 na tym serwerze, ma bardzo dużą przewagę nad innymi graczami, jeżeli chodzi o cześć, no i nie wiem, czy się poddał, czy przeszedł na grę free to play, wczoraj sprawdzałem, to też miał tego Tygrysa, więc nie jestem pewien, szczerze mówiąc, no ale tak czy inaczej, nie ma co tutaj się zastanawiać, mamy tego Tygryska, nieważne, klaser oczywiście 100%, wszystkie lochy już pokonane, które tam do klasera mu były potrzebne, statystyki mamy po 2-300 boczki, tu mamy 2350 szczęścia, więc bardzo podobnie, 75 tysięcy siły i 65 tysięcy HP. No ja bym tu o wiele bardziej jako Berek odskoczył tą siłą od HP, ale to oczywiście każdy sobie robi jak tam uważa. Mamy gemiki po około 2000, więc podobnie w sumie jak Paladyn poprzedni z tego co widzę, no tak niecałe 2000 większość, no ale powiedzmy, no tak, no tu niektóre 1914, 12, no 1950 powiedzmy, 1950 taka średnia, itemki po razy 18 razy 17, więc też wszystko w miarę równomiernie. Zajrzyjmy jeszcze do jego opisu, mamy kiedy wystartował i to też jest ciekawe, bo Berserk z kolei wychodził jakoś w marcu 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam, bo wtedy startował również serwer 36 Polski, na którym ja tam swego czasu grałem, oczywiście jeszcze nie nagrywałem wtedy i tak dalej, natomiast no mówię, tutaj on delikatnie później z tego co widzimy zaczął, niż ta premiera Berserka miała miejsce, a mimo to ma w tym momencie najwyższy poziom. Mamy tutaj kiedy wbił 500, mamy kiedy wbił 100 tysięcy bazówek, mamy, że aurę ma maksymalną, pety maksymalne, no i tu jakiś kanał na YouTubie i na Twitchu, więc tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o Berserka, już się powolutku zbliżają do tego poziomu 600, a my w tym momencie lecimy bodajże do łowcy demonów. Kolejna postać, serwer 38 Polski, mamy tutaj Blood Knighta, który jest łowcem demonów w tym momencie z najwyższym poziomem na świecie, no i jeżeli chodzi o ten serwer, to już się cieszyłem, bo jednak narodowy serwer, wiadomo, nasz polski, ale ta osoba jest z Grecji, ja tutaj swego czasu grałem, kojarzę tą osobę, grała bardzo sumiennie od początku do końca, no ale tak jak wam powiedziałem, on jest Grek. Czemu zaczął grać na tym serwerze? Nie wiem, może dlatego, że nie startują już od dawna serwery greckie i po prostu chciał sobie zacząć nową klasą postaci, bo wraz ze startem właśnie S38 polskiego wychodził również łowca demonów, czyli nowa klasa postaci. Nie mam pojęcia, no ale on jest po prostu z Grecji, także tutaj niby polski serwer, no ale gracz nie jest z Polski. Co mogę wam więcej dodać, jeżeli chodzi o łowcę demonów, tu jeszcze powiem na początku, jest troszeczkę zawirowań, dlatego że najwyższy łowca demonów w tym momencie na świecie ma poziom 564, nie 558, natomiast ta osoba jest twórcą treści, że tak powiem, jest po prostu partnerem Shakesa, tak samo jak ja, więc stwierdziłem, że z oczywistych względów ją z tego rankingu wykluczę. Dajcie znać też w komentarzach, co o tym myślicie, no ale tak czy inaczej, ja jakbym był jakimś tam, nie wiem, najwyższym levelem na świecie jakiejś klasy czy coś takiego, to również w takim rankingu nie chciałbym za bardzo brać udziału jako content creator, jako tam partner Shakesa, bo po prostu to nie jest zwykły gracz. Ja tutaj się wolałem skupić na zwykłych graczach, więc to pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że jeszcze na serwerze 40 chyba pierwszym niemieckim, jak się nie mylę, jest gracz o niku Bombaj, który ma w tym momencie chyba 555 level, jeżeli chodzi o owce demonów. On w ogóle jako pierwszy na świecie wbił 500, no i z tego co wiem, on może trzymać lochy, on może tych lochów nie klikać, on może te wszystkie nowe lochy mieć w dalszym ciągu, więc jest duża szansa, że on jako pierwszy wbije poziom 600, że właśnie po to te lochy trzyma, no ale w tym momencie jako taki zwykły gracz i tak dalej, i tak dalej, najwyższy poziom to jest właśnie 558 Blood Knight, jak widzimy, no i co my tutaj mamy, klaserka oczywiście 100%, no jemu już troszeczkę do tego levela 600 brakuje, w ogóle jeżeli chodzi o owce demonów, to on wychodził dopiero rok po wyjściu Berserka, jakoś tam w kwietniu 2020 roku plus minus, także no...
Tutaj już jednak ten rog jest w plecy, no i jeżeli chodzi o poziom w porównaniu do najwyższego berserka, to widać. Dobra, lecimy. Klasera mówię, 100% już tutaj ma pokonaną, karuzelę z idolami zgaduję. Jeżeli chodzi o jakieś statystyki, to boczki po 2500, 2100 niecałe szczęścia, mamy tutaj 63500 zręczności, no i mamy 32000 wytrzymałości, więc około 2 razy więcej tej zręki od HP. Myślę, że spoko. Myślę, że jak na łowce demonów to jest jak najbardziej spoko rozstrzał. Ja myślę, że nawet bardziej będę to odbijał w przyszłości, żeby po prostu sobie, no wiadomo, no łowca demonów bazuje na tych odrodzeniach, no i musi zabić troszeczkę jak berserk, zanim jego zabiją, więc większe te obrażenia się na pewno przydadzą. Także tak wyglądają jego statystyki, tu możemy jeszcze wejść do opisu, no ale w opisie on ma tylko kiedy skończył zarządcę areny, no ale akurat start łowcy demonów to ja doskonale pamiętam, więc wam powiedziałem. No i jeżeli chodzi o itemki, to wszystko poulepszane razy 17, tu widzę, że broń razy 20... No i gemiki mamy tak średnio po 1800, można by powiedzieć 1800, 1850, coś takiego, więc tak po prostu wygląda najwyższy łowca demonów na świecie, a my teraz lecimy bodajże do druida. Kolejna postać, serwer 42 niemiecki, mamy druida 543 level. Druid wyszedł jakoś na jesień 2020 roku, więc już ta różnica między łowcą demonów a właśnie druidem to jest około pół roku, no i nie jest oczywiście, jak sami widzicie, jakaś gigantyczna, nie jest jakoś bardzo duża. 42 niemiecki serwer, czyli serwer, wraz z którym wychodził właśnie druid, zresztą razem z tym serwerem wychodził też 39 polski, więc po prostu tak to w tym momencie wygląda. Mamy tutaj jeszcze Hasminę, która swego czasu miała taki sam poziom jak Incrementare właśnie, natomiast no teraz już widzimy, że ma 3 levele w plecy, więc to jest w tym momencie najwyższy druid na świecie, w sensie z najwyższym poziomem, zawsze to powtarzam. No ale dobra, co my tutaj mamy? Tu już widzimy, że klasera nie ma 100%, więc bardzo możliwe, że jeszcze nie udało mu się zrobić całej karuzeli z idolami. No i zobaczmy jego statystyki. Boczki 2250 widzimy, szczęścia tak samo, więc no tutaj wszystko równiutko. No i mamy 40, prawie 8000 inteligencji i mamy 17000 HP, więc również zdecydowanie mocno odbił tą inteligencją od HP. Szczerze nie wiem, jak w tym momencie się powinno druida rozwijać, musiałbym się nad tym zastanowić, coś tam popatrzeć, no ale ja w tym momencie druidem nie gram, więc nie wiem, nie wypowiem się. No ale dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj sobie opis. No właśnie, mamy kiedy wystartował, 25 września 2020 roku, mamy, że 28 wbił setny poziom, potem mamy 200, no tu jest ogólnie historia jego postaci, można sobie zatrzymać, prześledzić, jeżeli ktoś chce. Tu mamy kiedy chyba skończył zarządca areny, jak się nie mylę, tu mamy kiedy stopował lochy, bo on te lochy już na tym serwerze stopował, dzięki czemu taki wysoki level wbił, no i mamy jakiś poziom 400 i tak dalej, więc tak po prostu historia jego postaci się prezentuje. No i zobaczmy jeszcze sobie przedmioty. Przedmioty mamy ulepszone razy 16, tutaj brońka razy 15, więc tak to wygląda. No widzimy, że już na przykład te przedmioty o wiele mniej ulepszone w porównaniu do poprzednich klas. No i co my tutaj więcej mamy? Mamy gemiki po około 1500 niecałe, natomiast tu widzę, że dokładnie w butach ma 1600, w broni ma już prawie 1650, więc chyba może zdobyć mocniejsze gemy, tylko jeszcze ich nie wymieniał na większości itemków. No ale tak, tak to po prostu wygląda, tak się prezentuje w tym momencie najwyższy druid na świecie z najwyższym poziomem, 543. No a my teraz lecimy do barda. Kolejna i zarazem ostatnia postać, last but not least, bo mamy tutaj barda Fake Koke, 428 level, jak widzimy, serwer 58 międzynarodowy, na którym my również gramy. No i Koka to jest potwór, ja o nim nie mówiłem za często w swoich filmach, nie wspominałem tam jakoś, no po prostu wiadomo, ja na swoich filmach z let's playu, że tak powiem, z tej serii z barda, skupiam się przede wszystkim na swojej postaci, żeby wam tam wszystko pokazywać. O Koce od czasu do czasu wspominałem, nawet chyba jeden film o nim nagrywałem, no ale jakoś tak bardzo się tutaj nie porównywaliśmy, jakoś bardzo powiedzmy, no nie skupiałem się na nim, dlatego też dzisiaj będę chciał poświęcić mu troszkę czasu. No i zobaczcie, jak to wygląda. Serwer 58 międzynarodowy, serwer, na którym wyszedł Bart, mamy tutaj datę startu 19 sierpnia 2022. No i co mogę więcej dodać o tym serwerze? Jest zdominowany, ogólnie W58 serwer dość słaby, serwer dość nudny, widzimy to zresztą
po topce, jedna gildia totalnie zdominowała ten serwer, za dużo się tutaj nie dzieje, no i po prostu szału nie ma, że tak powiem. Wy się często pytacie, dlaczego ja chcę zaczynać na okrągłych serwerach, no ale to jest właśnie powód, dlatego że na okrągłych jest większa rywalizacja, więcej mocnych gildii, jakoś to tam inaczej wygląda, no a na takim W58, który nawet jeszcze nie ma roku, już praktycznie jest pozamiatane, że tak powiem. Co mogę powiedzieć o Koce, bo to jest główny bohater tej części. Mamy 428 level, mamy tutaj Mushroom Spade'a, BMW 530D z 2019 roku, co ciekawe, kopalnia gemów setna, kopalnia złota 33, oczywiście klaserka jeszcze nie ma 100%, Koka z tego co wiem lochy stopuje, kiedyś coś takiego pisał, że właśnie stopuje te lożki, no ale nie wiem szczerze jak to u niego wygląda, bo Koka tak czy inaczej golda farmi sobie z legendarnego lochu, on zresztą z niego wszystko farmi, surowce do twierdzy, dusze do podziemi, no i właśnie przede wszystkim tego golda, więc no tutaj Koka jest potworem. Zobaczcie w ogóle na ilość czci. Mamy tu 119 tysięcy z Sombeja, tutaj prawie 119, my mamy po 117, no a Koka 143,5, także serwer już od dawna można powiedzieć, że zdominował. Mówię, no tutaj mamy datę startu W58 i oczywiście również tego samego dnia wyszedł Bard, czyli nowa klasa postaci, najnowsza w tym momencie. No i co? Porównajmy się może, zacznijmy od statystyk, no i możecie sami zobaczyć. Oboje gramy od startu tego serwera, oboje myślę, że mamy pojęcie jakieś tam o gierce, mniejsze lub większe, no ale Mushroom Spade, który wydaliśmy na tą postać, jest zupełnie inny, dlatego że Koka ma już w tym momencie, myślę, około 2 milionów, jak nie więcej, grzybów wydanych na to konto, więc to jest potężna liczba, to jest no coś niesłychanego jak dla mnie, no ale tak to po prostu wygląda, no Koka tutaj każdą edycję legendarnego lochu robi po kilkaset razy, więc nie ma co się dziwić. Także boczki mamy po 2800 około, szczęścia 2100 niecałe, no i mamy 5300 HP i 14,5 prawie 1000 inteligencji. Gdzie dla porównania my mamy boczki po 1500, szczęście tak samo, to nieważne, no ale główna statystyka 8700, no i HP 3 powiedzmy 1600, więc tutaj nie dość, że bardzo duża przewaga inteligencji w podstawie, no to tego HP również troszkę ma więcej w tej podstawie. No i to widać, no ja robię średnio legendarny loch po 20 razy co edycję na kontach swoich, no a tutaj Koka robi po kilkaset razy i to zdecydowanie widać, no statystyki ma niesamowite. Tu w ogóle też zwróćcie uwagę na poziom, Sombej gra również Bardem, on z tego co wiem nie stopuje lochów, tylko cały czas je klika, a mimo to Koka, który chyba stopuje z tego co wiem, chociaż tego nie jestem pewien, ma tych leveli 8 więcej od niego, więc no to dużo mówi, można powiedzieć, to bardzo dużo mówi, no ale dobra, nieistotne, tak to po prostu wygląda, Koka tutaj potwór. Jeżeli chodzi o jego itemki, to jeszcze ciekawostka. Z tego co wiem, Koka użył błędu, o którym ja swoją drogą nagrywałem, gdzie dostał jakieś ogromne ilości materiałów do kowala. Dostał bardzo dużo kryształu, dostał bardzo dużo metalu. Kiedyś był taki błąd, tam chyba na serwerze W57 też trochę osób go poużywało. No i w ramach takiej kary, w sensie ludzie, po prostu twórcy gry stwierdzili, że zabiorą mu itemki, te ulepszone razy 20, bo już tutaj miał takie, dlatego też musiał te itemy zdobywać od nowa. No i tutaj ulepszenia widzimy. Brońka razy 12, tu inne itemki razy 14, także no... Myślę, że gdyby nie używał tego błędu, tylko normalnie by sobie farmił, no to już razy 16, razy 17, może nawet razy 18 by na spokojnie miał, biorąc pod uwagę jak on farmi ten legendarny loch, no a niestety przez to, że musiał od nowa zdobywać te surowce, od nowa zdobywać te itemki, no to ma troszeczkę słabiej ulepszone. Gemiki oczywiście po 1500 plus minus, kopalnia gemów stówka, więc nie ma co się dziwić, no i tyle. I tak to po prostu wygląda, to jest w tym momencie najwyższy bard na świecie, najwyższy levelowo, no i po prostu jest ogólnie potworem. W ogóle ja się dziwię, bo taki Koka kiedyś pamiętam, że chyba magiem grał na W47, jak dobrze pamiętam, czyli również bardzo słabym serwerze. Teraz sobie zdecydował grać na W58, może dlatego, że nowa klasa wychodziła właśnie bardem. No i nie rozumiem, czemu taki Koka na przykład nie zaczął na takim W50, na takim EU1, może na W60, gdzie no poziom był o wiele wyższy i myślę, że on i tak ten serwer z wyższym poziomem by zdominował, ale po prostu nie miałby takiej nudy. No bo nie oszukujmy się, teraz na jego miejscu i ta gra jest dosyć nudna, ma już tutaj top 1, już mu raczej nikt nie zagrozi, jeżeli nie skończy grać, więc no takie to nudne się zaczyna robić, nie? Wydaje mi się, że właśnie na takim W60, W50 i tak dalej miałby o wiele
więcej ludzi do takiego rywalizowania. Nie ma co prawda dużo osób, które wydają tak dużo na gierkę, no ale ktoś tam by na tych mocniejszych serwerach na pewno się znalazł i byłoby to po prostu ciekawsze dla niego, ale to jest oczywiście jego decyzja, gra sobie tak jak uważa. Dobrze, tyle z mojej strony, tyle tutaj jeżeli chodzi o najwyższe poziomy nowych klas postaci. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, subskrybujcie z dzwonem oczywiście, kciuka w górę zostawiajcie, pamiętajcie o tym, piszcie te komentarze, która klasa z nowo dodanych Wam się najbardziej podoba i dlaczego, no i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!